Cześć, ja jestem Anjon i właśnie udało mi się osiągnąć sukces, a konkretnie sukces w Sintranos. Cursed City jest tak skonstruowane, że pierwszą przeszkodą na drodze do najciekawszych nagród jest poziom S6 w Soulcross. Jest to pierwszy poziom, bez którego pokonania nie będziemy w stanie przejść dalej. Do tego miejsca można dotrzeć przynajmniej dwoma innymi drogami, ale poziom S6. To taki szlaban na naszej drodze, a za nim mamy jeszcze mnóstwo ciekawych nagród do odebrania. W tej rotacji poziom S6 jest szczególnie trudny, ponieważ mamy do dyspozycji jedynie epiki i rarki z frakcji Dark Elves, Bannerlords i High Elves, co bardzo mocno ogranicza nasz wybór. Ja, żeby w końcu pokonać ten stage, musiałem zbudować aż czterech czempionów. Na szczęście nie wszystkich musiałem wrzucać na 6 gwiazdek, ale champion training z ostatnich dwóch eventów poświęciłem całkowicie na wylewelowanie tej czwórki, którą tu widzicie. Jedynie Stagnita' miałem zbudowanego wcześniej. No dobrze, ale co mi przyświecało, że wybrałem akurat tych championów? Przede wszystkim sprawdziłem, jakimi teamami przechodzą to ludzie. Niestety nikomu w moim klanie nie udało się jeszcze przede mną pokonać tego etapu. Dlatego musiałem sprawdzić, jak to się przedstawia w globalnym rankingu. I to tutaj znajdziecie podpowiedź, kogo warto zbudować, żeby osiągnąć sukces. I ja również na tej podstawie wybrałem właśnie tych czempionów. No dobrze, ale przyjrzyjmy się najpierw naszym przeciwnikom, żeby zrozumieć, z czym będziemy się mierzyć. Według mnie najtrudniejsza jest pierwsza fala. Mamy tutaj Mighty Uko, mamy Leoriusa i mamy Samsonów. Którzy bardzo mocno uderzają. Leorius oprócz swojego bardzo mocnego uderzenia, kiedy ma mało HP, wrzuca na nas również trufir. ale to Mighty Uko chcemy się pozbyć jako pierwszego, albo przynajmniej rzucić na niego jakąś formę kontroli. Jeżeli tego nie zrobimy, Uko podniesie wszystkich, których zabijemy i da im block damage. Czempioni pierwszej fali mają najwyższe speedy. I musimy zbudować naszych czempionów tak, żeby ruszali się przed nimi. Jeśli będziemy wolniejsi, to na pewno nie przejdziemy tej pierwszej fali. W drugiej fali mamy czempionów z frakcji Ogryn Tribes. I tutaj na początek pozbyłbym się to grona, dzięki czemu łatwiej będzie nam wykończyć pozostałych. W trzeciej fali mamy dwie Little Miss Annie, które potrafią bardzo mocno uderzyć. Jest Harvest Jack i jest Morrigane. Dobrze by było... Rzucić jakieś CC na obie Little Miss Ani, wykańczając wszystkich pozostałych po kolei. Przejdźmy teraz do czempionów, których wybrałem, zobaczymy jakie mają umiejętności i jak są zbudowani. Na początek Stagnite. To Stagnite, którego wykorzystuję obecnie tylko w Iron Twins, ale na wcześniejszych etapach gry wykorzystywałem go naprawdę w wielu innych miejscach. Jego build jest dobry. Na uwagę zasługuje tutaj zwłaszcza ten shield set, który znacząco zwiększa przeżywalność całego teamu. Natomiast jego umiejętności znamy i lubimy. Ma bardzo prosty kit, ale bardzo użyteczny. Przede wszystkim decrease attack i decrease defense na A2. Na A1 ma decrease speed i świetny pasyw, który wrzuca increase accuracy, jeśli nie uda nam się wrzucić buffa na jakiegoś przeciwnika. Kolejnym moim wyborem. Była Luria. Luria ma przede wszystkim CC na swoim A2, zamraża wszystkich przeciwników, a przy okazji wrzuca blok revive. Ma też bardzo pożyteczny skill na swoim A3, zwłaszcza na pierwszej fali, kiedy to może wrzucić blok buffs na a dzięki czemu jego zabicie będzie prostsze, bo nie będzie w stanie wrzucić na siebie Ankilibul. No i na swoim A1 nawet potrafi jako tako uderzyć. Jeśli chodzi o to, jak ją zbudowałem, to ja dla niej wykorzystałem pięciogwiazdkowe elementy setu Merciless. Mam ich całkiem sporo, nie sprzedawałem ich właśnie z myślą o tym, żeby używać je na epikach w Sintranos. I pomimo, że są to tylko pięciogwiazdkowe sprzęty, to udało mi się uzyskać całkiem przyzwoite staty. No a przede wszystkim ten bonus sześcioelementowego setu Merciless, na którym ignorujemy 35% defensu. Mamy również 30% szansę na zmniejszenie cooldownu skillu i mnóstwo bonusów do statów ofensywnych, a do tego prędkość. Także z myślą o Sintranos i epikach, których tam wykorzystujecie, polecam Wam podobne podejście. Nawet pięciogwiazdkowy set Merciless pozwoli wam zbudować całkiem przyzwoitych czempionów. Całość statów przedstawia się następująco. Niestety nie mam full crit rate'a, ale przy odrobinie szczęścia obejdzie się i bez tego. Mam odpowiednie accuracy, 324, a wymóg to minimum 285, czyli powinno mi się udawać wrzucać debuffy bez kłopotu Lurią i mam odpowiednią prędkość. Powinienem mieć co najmniej 205, żeby być szybszym od Mighty uko który ma 204. A, mam oczywiście również bonusy w kerst City za Life Arena. Także tutaj te staty nieco są lepsze. No a kiedyś te brakujące 5% crit rate'u zdobędę poprzez Empowerment. Także bardzo przyzwoity build, niewielkim kosztem. I zobaczmy teraz Delver. Delver nie jest nawet jeszcze wymaksowana, jej sprzęt również nie jest na 16 poziomie, a staty także są słabsze niż u Luri. Włączmy tym razem od początku ARIA Bonusy, żeby to zobaczyć. Tutaj mam 100% crit rate, jest jeszcze minimalnie zawolna, ale poprawię to glifami. Ma trochę ataku, ma trochę crit damage, a zobaczmy, co ona potrafi. I tak, na swoim A3 ma atak AoE, na którym ma Decrease Defense. Na swoim A2 atakuje jednego przeciwnika i wrzuca weekend, ale tylko wtedy, kiedy przeciwnik ma na sobie Decrease Defense i na A1 ma Heal Reduction. Natomiast jej ataki są przyzwoicie mocne. Początkowo próbowałem ubrać ją w set Stan, ale to nie wyszło. Ta szansa na secie jest zbyt niska a Cooldown na jej skillu EOI sprawiał, że nieczęsto udawało się kogoś zestanować, dlatego przebrałem ją w taki niespecjalnie wyglądający, ale jednak set Savage ma również Cruel, dzięki czemu ignoruje 30% defensu i też dokłada się do tego sukcesu. Mam jeszcze Eranta. Night Erant jest dość ciekawym czempionem. No, umówmy się, on nie jest zbyt dobry. Natomiast ma bardzo wysokie mnożniki na swoich skillach. Na A3 ma chyba najwyższy mnożnik w grze, bo wynosi on aż 7. Oprócz tego wrzuca Weekend. Atakuje pojedynczego przeciwnika na wszystkich swoich skillach. To A3 ma bardzo długi cooldown, ale na szczęście na swoim A2, kiedy zabije przeciwnika, resetuje cooldown pozostałych skilli, czyli właśnie A3. A A2 też potrafi mocno uderzyć. Mam mnożnik nieco niższy, ale w dalszym ciągu jest to mnożnik 6. Na A1 mam mnożnik niższy, bo tylko 4,5, ale za to ignoruje 30% defensa. Także jest to bardzo ciekawy Champion, a ja miałem szczęście, że wylosowałem pięciogwiazdkowy Blessing dla niego i wybrałem Crashing Rand, dzięki czemu ignoruje również znaczną ilość Defensu. I z pewnością ucieszę się, kiedy dostanę również sześciogwiazdkowy upgrade tego Blessingu. Spójrzmy teraz na jego staty. Jest w secie lital z dwoma elementami setu Slayer. Nie jest jeszcze wylewelowany do końca, a jego staty przedstawiają się w sposób następujący. I tutaj największym problemem jest brak crit rate, ale znowuż przy odrobinie szczęścia nie będzie to aż takim dużym problemem, a kiedyś podmienię mu sprzęt na taki, który zapewni mu 100% crit rate. A. Mamy 4800 ataku i ponad 260 crit damage, co jest całkiem przyzwoite, jak na to, do czego będę go używał. I powiedzmy sobie szczerze, no, mógłbym go ubrać lepiej, z tym, że nie chcę za każdym razem przebierać swoich czempionów, tracąc na to silvera, ewentualnie czekać na możliwość darmowego przebrania. Chciałbym ubrać tych czempionów Taki sprzęt, który będzie dobry, a jednocześnie wystarczający do tego, do czego chcę ich użyć. Także kilka poprawek tu na pewno zrobię. Rantowi przyda się nieco więcej speedu, muszę po prostu wyfarmić więcej speed glifów, ponieważ wszystkie chyba zużyłem. Ale jak zobaczycie, nawet z takimi niedoskonałymi statami, no zaskakująco mocno bije. I ostatnim czempionem, którego nawet nie wrzuciłem na 6 gwiazdek choć pierwotnie miałem taki zamiar, jednak okazało się to niepotrzebne, więc nie będę tracił na to zasobów, jest Giscard. Celem Giscarda tutaj jest CC. Mamy prowok na jego A2. Jak widzicie, nawet nie jest wyksiążkowane, ale ten prowok na czterech turach wystarczył mi do zwycięstwa. Poza tym na A3 wrzuca jeszcze bardzo przydatne buffy, na A1 wrzuca decrease tak, ale to A2 jest tym, czego ja od niego wymagam. No na pasywie ma wypełnianie swojego meteru, także szybciej wraca do swojego ruchu. Nie pokazywałem wam jeszcze masterek tych czempionów, także szybko przez to przejdziemy. Jak widzicie, starałem się przy minimum zużytych środków osiągnąć maksymalny efekt, także praktycznie nie licząc Stagnita, żaden z tych czempionów nie ma nawet pełnych masterek. Podobna zasada jak tutaj przyświecała mi przy pokonywaniu Faction Wars. Chciałem przy jak najmniejszych nakładach osiągnąć jak największy sukces. I polecam Wam stosować podobną filozofię. A teraz przejdźmy do samej walki. Jednak zanim ją Wam pokażę, zachęcam, żebyście obejrzeli ten film do końca. Na koniec mam dla Was niespodziankę. Wyfarmiłem w Champion Training prizmowe fragmenty i zanim się z Wami pożegnam, otworzymy je, zobaczymy, jakiego zapewne epika uda mi się wylosować. A teraz przechodzimy do walki. Okej, okay, zaczynamy. U mnie zaczyna Stagnite i mam tutaj do wyboru albo rzucić Decrease Speed najlepiej na Mighty Uko, no albo zaryzykować i wrzucić Decrease Defense, Decrease Attack na wszystkich. Mighty Uko dostała tarczę i mamy pierwsze nasze CC. Zobaczmy, czy uda się kogoś zamrozić. Jeden Samson został zamrożony, to niezbyt dobrze. Mamy drugie CC na Giscardzie, kogo się uda sprowokować niestety. Dokładnie ten sam Samsung został sprowokowany, że być może będę musiał zrestartować ten RAN. Ale pokażę Wam teraz siłę Night Eranta. Jego A3 przypomina mnożnik 7. Pożegnamy się zapewne z Mighty Uko. Tak jest. No i teraz zobaczmy na AOI, Chociaż może nie na Eoi. Dobrze, jednak AOI Tutaj od Delver. No, i teraz oberwaliśmy od Samsona. W międzyczasie zginął hmm, Akentum. Spowolnimy Loriusa. Spowolnimy On teraz ma najwięcej Teraz Niestety jego hmm, trufir sprawia, że nic tu nam się nie uda. No dobrze, spróbujemy zabić jednego z Samsonów. Niestety trufir. Po raz kolejny trufir. Tak jest. No i tutaj ten run jest dość pechowy, mimo to nie poddaje się jeszcze. Spróbujmy spowolnić przynajmniej jednego Samsona. Te ich kontrataki są bardzo uciążliwe. I teraz niestety, i teraz niestety, Samson wykończył większość moich czempionów, także restart. I takich sytuacji niestety w Sintranos jest dość dużo. Oprócz pomysłu na przejście zbudowanie odpowiednich czempionów potrzebujemy jeszcze trochę szczęścia. Ok, wyłączmy to auto. No i jeszcze raz. Zobaczymy, kto tym razem. Teraz znacznie lepiej. Mighty uko został zamrożony, czyli nie muszę go zabijać od razu. Tutaj doskonale wręcz Obydwaj Samsoni są sprowokowani, więc zagrożeniem jest teraz tylko Liorius. Z tym, że, no, kiedy go zabije, niestety wrzuci na siebie Ankilibul, po czym bardzo mocno uderzy. Tak czy inaczej, oberwę od niego i dostanę Trufir. Ale myślę, że spróbujemy pozbywać się najpierw Samsonów. To będzie bezpieczniejsze rozwiązanie. Tutaj mamy Decrease Defense, który już jest. Mógłbym w sumie wrzucić Weekend na Leoriusa, ale, ale nie potrzebuję tego tak naprawdę. Więc chyba wrzucę Weekend na Samsona po prostu teraz. Nie chcę tego Leoriusa jeszcze bardziej zdenerwować. No niestety ten Trufir mnie tutaj załatwia. Dobrze, spróbujmy w takim razie zabić. Zobaczcie, 5 tur cooldownu na A3. Teraz zabiję Mighty uko mam nadzieję. I ten cooldown został zresetowany. Dobrze, spowolnimy. Myślę, że Samsona w tym momencie. Być może uda się ruszyć jeszcze przed nim, i go niestety nie udało się, ale przeżyłem to jego Aoi. Dobrze, wzmocnimy się trochę. No i teraz mogę zaatakować Lioriusa, wrzucając na niego blok Buffs. Na to czekałem i w tym momencie nie jest w stanie wrzucić na siebie swojego Ankilibul. I zobaczcie, rzeczywiście na A3 zresetowałem te 5 tur cooldownu. W tym momencie wystarczy, że użyję A1, które też mocno bije. 62 tysiące. No i myślę, że tym razem udało się przejść pierwszą falę. Tak. Tak, aczkolwiek. Aczkolwiek było blisko, żeby stracić dwójkę czempionów. Także wykończymy go A1. No i zobaczymy, czy w ten sposób uda się przejść drugą falę na czempionach, którzy mają tak mało HP. Na szczęście mam tutaj stagnata w secie Shield, i to z pewnością pomaga. No dobrze, to tutaj zaczniemy od zaatakowania to grona. Niestety nie wszedł Decrease Speed. No dobrze, próbujmy. Nie mam swoich CC, ale tym razem Decrease Speed udało się. Ten ataka jeden na Giscardzie kompletnie nic nie robi. I spróbujmy zabić to grona. Mam nadzieję, że to się uda. Nie udało się, ale jest na nim weekend. Chcę się go najpierw pozbyć zdecydowanie. Jest dla mnie najgrożniejszy, aczkolwiek Ci bigonii też mocno biją. No i niestety obawiam się, że czas na kolejny restart. Także widzicie, droga przez Sintranos to zdecydowanie droga pod górkę. Ja teraz będę to restartował do momentu, aż uda mi się pokonać wszystkie trzy fazy. Co Wam pokażę na przyspieszonym filmie i widzimy się na koniec. Udało się. Zajęło to nie liczyłem dokładnie, ale około 15 prób, zanim znaczna część szczęśliwych zbiegów okoliczności pojawiła się. Było też kilka nieszczęśliwych zbiegów okoliczności w tym wypadku. Udałoby się to na pewno zrobić szybciej, gdyby RNG było całkowicie po mojej stronie. No ale tak jak widzieliście, w kluczowych momentach to CC było tam, gdzie miało być, i ten team był w stanie pokonać przeciwnika. Zaskakująco dużo obrażeń zadała Luria, nawet więcej od Knight Eranta, no ale to właśnie dzięki jej EOI. Discard nawet niewyksiążkowane prowokował, no a Stagnite w swoim shield secie zapewniał nam tą niezbędną na początku przynajmniej każdej fali przeżywalność. Także da się, wymaga to cierpliwości i nie trzeba ubierać tych czempionów w najlepszy sprzęt jaki macie, nawet nie zawsze trzeba ich wyksiążkować. I dla mnie droga w Sintrano stoi już otworem. Mogę przejść dalej, co nie znaczy, że dalej sobie dam radę. Ale ten Milestone jest już dla mnie zaliczony. A teraz przejdźmy do tej niespodzianki i otwórzmy jednego pryzmowego szarda. Zobaczę, co uda się tym razem wylosować. Zapewne epika, te epiki, które tutaj są, są bardzo dobre. Trzeba przyznać, ten wybór jest niesamowity. Jeśli jakakolwiek legenda stąd mi wpadnie, również się ucieszę, nawet z duplikatów, chociaż oczywiście najbardziej ciekawy jest Wallmaster. Ale ja na swoim koncie nie mam na przykład też Trondy, nie mam Kendiego, nie mam Hefraka, nie mam Maszaleda. Nawet jeśli wylosowałbym drugiego Kalwalaxa, też bym się z niego ucieszył. Razelwark, no pewnie trafiłby do Faction Guardianów, a Rotos, cóż, jego przyjmę w każdych ilościach. Spróbujmy. Co wpadnie i Epic Gio świetnie będzie Gio Plus 2. Także podzielcie się w komentarzach gdzie wy jesteście w Sintranos, czy robicie Sintranos. Jeśli nie robicie, to naprawdę warto. Nawet jeśli na razie nie dochodzicie zbyt daleko, to warto po prostu zrobić wszystko to co się wam udaje, a reszta przyjdzie z czasem. I ja właśnie tak do tego podchodzę. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.